Polscy przedsiębiorcy, polskie firmy wielokrotnie wykazały, że potrafią być źródłem, jądrem kreatywności, nowych pomysłów, pomysłów, których nie ma w innych krajach europejskich i nie tylko w europejskich. Dlatego ja jestem przekonany, że mając tak silną bazę w postaci naszych przedsiębiorców, jesteśmy w stanie zawojować wiele rynków europejskich, wyznaczać trendy. Już dzisiaj, nie będę wymieniał w tej chwili żadnych nazw, ale wiele polskich firm wyznacza trendy w swoich branżach. Głównym wyzwaniem, które mamy w Polsce, to tak naprawdę kultura innowacji. To wyzwanie, a jednocześnie szansa, w jaki sposób sprawić, aby ludzie uwierzyli, że mogą kontrybuować ze swoimi nowymi pomysłami, ze swoją kreatywnością do generowania nowych rozwiązań. Przeprowadziliśmy wewnętrzne badanie pokazujące, że faktycznie ludzie chcą, ale niekoniecznie wydaje im się, że mogą. W związku z czym chcemy sprawić, żeby poczuli wiarę w swoje siły i mieli program, który pozwala im właśnie realizować swoje pomysły. Jednym z takich programów, które otworzyliśmy, jest Innovation Squad. Jest to grupa pracowników, którzy chcą pracować tak naprawdę jak startuperzy. Mają własne super pomysły, mają do dyspozycji również budżet, w ramach którego mogą realizować projekty, które będą poprawiać efektywność naszego biznesu, ale także chociażby sprawiać, że jakość współpracy w ramach firmy będzie o wiele lepsza. Dla naszej gospodarki dzisiaj absolutnie kluczowe kwestie dotyczą energetyki, zarówno źródeł, możliwości wyprodukowania prądu, jak i transmisji naszych sieci przesyłowych, jak i właściwych odbiorników prądu. Polska gospodarka ciągle jeszcze w zbyt wysokim stopniu jest oparta na węglu, na jego produkcji, na jego wykorzystaniu. My musimy inwestować zdecydowanie więcej w odnawialne źródła energii, a więc energię z wiatru, ze słońca, z biomasy, zarówno na lądzie, jak i na Morzu Bałtyckim. Bo bez prądu, bez źródeł energii cała gospodarka, całe społeczeństwo nie będzie mogło się rozwijać. I to jest rzecz absolutnie podstawowa. Wydaje się, że w tej chwili najważniejszym i najpilniejszym działaniem jest termomodernizowanie budynków. Mamy w Polsce kilka milionów budynków, które zużywają gigantyczne ilości energii cieplnej na ogrzewanie. To jest dosyć proste i nieskomplikowane. Można wykorzystać fundusze. I dlatego, jeśli to zostanie zrobione, pomożemy naszej gospodarce, dlatego że uniezależnimy się od nieodnawialnych surowców energetycznych, a z drugiej strony sami sobie pomożemy, będziemy mniej wydawać pieniędzy. Piszemy o tym w takim naszym raporcie Termokompendium. Wszystko o tym, jak zrobić to efektywnie, jak najszybciej, jednym słowem optymalnie.